Ludzie, ja jestem z tej strony, witam się z wami razem z Blotkiem. No hello. Kolejna dawka fistechu za nami. Kolejna ambrozja jest przed nami. Poszukiwanie ambrozji. Pora rzucić wyzwanie, ja mam drogi robi. Z ciekawości nie mogę tutaj tego zrobić, okej. Ale mogę używać czarów. Czarów. Handlu. Tylko jeść. O, kuźwa! Widzisz? Przepraszam! Wow! Okej, to już? Oszczędź! Aha! Okej. Okay. Ojej! To jeszcze nie jest ten główny boss. Ojej! Zawiodłeś mnie! Myślałem, że się fajnie rozwali to zbroja. Stawaj! Masz grafę na full ustawioną w tym Wiedźminie? Zdychaj. Jak ty to prawdopodobnie. To się ziemia trzęsie, jak on biegnie. Bij go po kostkach. Po jajcach. Czy nie trafi? Nie, jego cięcie jest idealnie na wysokości mojej głowy. Nie? No. Co on odpierdala? Co to jest? Tornado. Tornado of Souls. Co? Przemieszcza się. Ła. Coś czuję, że ta walka długo. Ła. Jeszcze się nie da żadnych helicydów zażyć. Bo kilka tych helicydów w tym Wiedźminie. No. Ludzie, one powinny być jak płotki w trakcie gry. Klikasz, no, przycisk na bieżąco. We wszystkich Wiedźminach możesz ich używać w trakcie i... Zginąłem w trakcie uniku. Czy chcesz wczytać grę? Nie chcę. Zobaczymy, gdzie jest kurde safe. No jak na początku walki z nim, to jeszcze nie jest tak źle. Tylko czemu stoję zaraz obok niego? Fuck! Gdzieś też jedną piątą HP mu wziąłem po prostu. Odwal się ode mnie! To jest hardcore. Ej, wij się wokół tego kamienia z nim. Może się ekran trzęsie, jak on chodzi. No. Że tak nie było poprzednio. Było, na samym początku to się zauważyło. Łucznicy! Okej. Czy to był płyniek? Może na niego będzie bardziej adekwatny używać płyn. Strzał lecę. Trafiły właśnie. Jakim cudem ja go ranię, przebijając się przez jego tarczę. Zawsze nie zastanawiaj się. Zawsze mi się wydawało, że najpierw muszę zbić jego tarczę, a później dopiero idzie. To jest strzał. Rozumiem, że mam spierdzielać tak długo, aż się nie skończy. Trebusze! Chaos totalny, nie? No, nie widzę, co się dzieje. Użyłem tarczy, już jej nie mam. Łucznicy! Leave me alone! I don't want to die. Teraz nic nie zrobiłem praktycznie. Gdzieś to?
dobrze, że miałem tarczę. Nie mi się ruszyć. Łucznicy! No, ale mi się nie da podejść. Ja tak jak stoi w tym. Spadają. No chyba nie ma obrony. No, teraz to było. Dzielę kuj się na niego najbardziej nadaje. Jeszcze żyje dzięki niemu. Tak, to mi się nie wytarczy. Łucznicy! Już tarczę prawie nie ma. Żeby tylko pewnie zostało. Dawaj. Muszę to zaznaczyć. No nie da się go zaznaczyć. A, żeby trudniej było. No. Może kurwa jeszcze bez pada będziesz grać. Nawet, że to się da. To jest trochę silly. To jest strzelanie. O, trafiła mnie w końcu. Dobrze, że jak odbije się od mojej tarczy, to mi przerywa to. No, tarczę mi się, albo mi też. Piedalek. Łucznicy! Piesiek jest najlepszy, jest to dla mnie się. Hej ho, hej ho, hej ho. Tak szybciej się przemieszcza niż jak idzie, nie? No. Łucznicy! Najlepsze jest być mi na jedynce, jak jesteś pijany, to szybciej chodzisz, jak idziesz bokiem. To jest kompletnie już bez sensu. Co oni sobie myślą, jak robią te gry? Ale co z tobą, no to tak. Będzie śmieszne. Aha, nie jest w stanie się przebić przez ten kamień. Już będzie się chować, jak się zrozumiałe. No dawaj. Łucznicy! Łucznicy! Istny Mordor. Patrz, jak on się w miejscu obraca. Idealnie namierzając mnie cały czas. On mnie może zaznaczyć. Łucznicy! Znowu. Widzisz, jak on się w miejscu obraca? Napięcie, kurwa, dookoła. Za daleko może na mnie jest się tam zastrzał. Ła. Aha! Gin! Runa ognia, runa niebieskiego, coś tam, minion. Przeklęci magowie! Szkoda umierać po takim zwycięstwie! Bogowie! Jest sposób walczyć przeciwko takim czarom! Nic nie dzieje. To czarodziejski krat! Ogień nieczysty! Wiatr! Dlaczego to robią? Jak głosi przepowiednie? Nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. Okej. I patrzę. Ten kaptur wygląda świetnie, bo on jak się zgina, to się ten kaptur zgina, a nie, że dół tego kaptura wchodzi ci w klatę. No. Wyprowadź oddział do stanowiska. Po prostu
i biegnie do ciebie. To było trudne. Wszyscy się tobą wysługują, nie? Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa! Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie! Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje! Splamiłaś mój honor, wiedźmo! Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy! Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo! Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. Nie zauważyłem. Dziwnie pada. Strange circle. Nie, circle to koło. Square. Lasy Angrenu. Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem o szluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Aha. Dzięki. O, odzyskałeś pamięć. Wreszcie Jaskier. Się obudziłeś. Gdzie jesteśmy? W najbezpieczniejszym miejscu. To jest najlepsze, co grę zmienia kompletnie swój wygląd. Kompletnie. Kurde. Jakby był innym człowiekiem z gry na grę. A w tej trójce chyba wygląda najlepiej, nie? Czy dobrze go pamiętam z tej trójki? Jest bardziej kolorowy. On nosi takie... Fioletowe. Pamflety, taki fioletowo-różowy jest. Znaczy, też ma, ale tam jest jeszcze bardziej. Ale tam taki, jest taki nie? Już napuszyst, napuszony. Arystokrata. No bo on jest przecież hrabią. Tak? Hrabia Pankra. Ja ci pokażę jego pełne imię, to się zesrasz. Wiesz, jak on ma... Przyszedłeś jego tu pełne imię jest takie, z takiej długości. Druch ledwo żywy, a ja mam się zabawić. Hrabia Pankracy, Dilkę, coś tam, no. Ale służbowo, patrz, to się nie liczy. Co tobie przypomina ten wzór z tyłu na tych... Na tych dywanach, na tych... Wieżyczka stojąca na trzech nogach, taka obrotowa. Dla mnie to wygląda jak UFO, które wciąga się z dołu. Skąd się tu wziąłem? Jak tu trafiłem? Znalazłem cię leżącego bez zmysłów na polu. Mgła... Zniknęła 3 dni temu. Aha. 3 dni? Jesteś pewien? Mhm. Roż wyprawił się w głąb Kedwen z jakąś tajemniczą misją i zdążył wrócić. Pamięć powraca. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Otworzył ci się kolejny rozdział poematu Geralt z Rivi? Przypomniałem sobie, kto pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Kto? Leto z góry. Leto. Morderca Foltesta. Uratowałem mu życie, a on wiedział, gdzie znajdę Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy. Yennefer, co tu się działo, kiedy byłem nieprzytomny? O, całkiem sporo. Ty przegnałeś mgłę duchów, Henselt dowiedział się o spisku, a Detmold oszalał. Główny bohater nic nie pamięta, no i lecimy. Co to znaczy, że Detmold oszalał? Henselt wymyślał go za to, że nie powiedział mu o spisku. Potem jeszcze dorzucił, że nie wykrył prowodyrów. No to mógł dostać szału. Detmold to ambitny chłopak. Ten twój ambitny chłopak aresztował każdego podejrzanego. Przesłuchuje, torturuje i wiesza od 3 dni. Robi to, co umie najlepiej. Henselt czekał za atakiem. Dlaczego? Szlachta i oficerowie chcieli uzyskać jakieś przywileje i gwarancje, że nie będzie układów z Nilfgaardem, że dostaną ziemię w Dolinie Pontaru. No bo się i Henselt się zgodził? Naprawdę jak ze zdjęcia. A gdzie tam? Wściekł się, zwyzywał ich od tchórzy, ale ze szlachtą musi się liczyć. Tak przez 3 dni. W końcu przekonał część wojska, coś im tam naobiecywał i ruszył na Bergen. Bitwa pewnie już się zaczęła.
Wiadomo już, kto stoi za spiskiem, kto nim dowodzi? Aresztowano Brainfelta, Kirima z Kaingorn i Gunnara Bleckenhoffa z całym orszakiem. I wciąż nic. A ja wiem, gdzie znaleźć szefa z wiesz dlaczego? Stwierdziłem, że burdel to najlepsze miejsce pod słońcem. Tutaj można nie tylko... Jaskier rzeczy. Ojej, posłuchałem rozmowę świszczącej Zośki. Swoją drogą, dosłownie, on ma co tydzień przyzwisko. On jest co tydzień zakochany, a w końcu już słyszysz, kurwa, jak ona jest zjebana i szuka nowej. Nie widziałem jego twarzy, ale wyraźnie słyszałem jego słowa. Że przekaże polecenia. Dziś w chacie na klifie. A wie, czego chcesz? A, jeszcze jedno. To twoje pamflety. Jeśli to jest świetne, jak co tydzień słyszysz, on jest zakochany już następny. Że on od razu jest na tyle, kurwa, nie wiem, cztery? Nie zostawię cię, Geralt. Przygoda czeka, królestwa upadają. Będzie o czym pisać ballady. Psia krew, Jaskier, zabawa skończona, nie widzisz? Jak Detmold się do ciebie dobierze. Tak ofem, kurwa. No sobie, to jest szczerość najwyższego poziomu. No dobra. Zrobię to go się tylko nie da dla nie znać, bo on ci opowie co on chce z twojego życia. Pozdrowie wspólnych. Rozumiem, bo taki jaki otwarty człowiek. Mogę mówię ci, Jaskier, kurwa. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. To jest ciekawe, naprawdę. Co dalej? Ja jestem czasem męczący, nie? Ale na ogół jest pamięć, ale najpierw dowiem się, kto stoi za spiskiem. Mam pewne podejrzenia. Myślisz, że to Sila? Jaskier, ukryj się. I do zobaczenia, stary druchu. Zresztą mnie interesowały te runy, które są niby tym językiem w Wiedźminie, nie? Runy? Znaczy... Na przykład to, co on ma napisane na tej książce, albo na... A pewnie połączenie różnych rzeczy, albo wymyślenie czegoś. No to ma odzwierciedlenie w pewnym sensie do rzeczywistości. Mi się w ogóle podobają na przykład jakieś takie pradawne języki albo coś, co są używane w takich historiach, nie? I fajnie, jakby ktoś wymyślił taki nowy, stary język. Nowy, stary język. No przecież udaj się w Lotrze też masz język, wszędzie masz języki jakieś stare, jakieś takie elfów, nie? No. Często są podobne do niemieckiego. Der van den Unter. Mnie zastanawia jedno, nie? Bo ten cały elficki, który jest w Wiedźminie, nie? W dwójce go tłumaczą, a w trójce już nie. Domyśl się, co oni gadają po elficku. To specjalnie zrobione, albo po to, żebyś po prostu nie wiedział, o co chodzi, bo w końcu inny język. No ale on ich rozumie, bo z nimi gada, no nie? Właśnie. No to kuźba, no a to jest, odgrywasz jego historię, no to czemu masz nie rozumieć, co oni gadają? Nie rozumieć, no. A może w trójce grasz jako obserwator? Wiesz, nie, wczytaj gry, Boże. Cały czas na te wczytaj gry najeżdżasz. No, mówię, ten pan mnie nie słucha. Tak? Przestęp. Klika cię podwójnie, czy co? Może nie. Jakby... Czasami... Mam wrażenie, że po prostu mnie ten pad nie słucha. Musimy się za wszelką cenę pozbyć tego przeklętego maga. Przy tej części. Gdyby to było takie proste, byłbyś już co najmniej wicekrólem. Tak. Magowie nie umierają łatwo. A ty nie masz nam już nic do zaoferowania. Like a badass. Dobra. No, trzy lata temu obiecałeś nam pomoc finansową, jeśli będziemy przekazywać pewne ważne informacje i sprzeciwiać się we wszystkim Detmoldowi i jego stronnikom. I nic się nie zmieniło. Ktoś chciał zarżnąć jednorożca. Atmosfera jest kurwa napięta, a Detmold silny jak nigdy. Ważniejsze, że nic nam już nie możesz zaoferować. Skarbiec jest dla ciebie zamknięty. Panowie, zapomnieliście chyba, co się stanie, jeśli dowiedzieliście naszej współpracy. Nie strasz nas, Rosz. I nie zapominaj, że rozmawiasz ze szlachtą. Przez trzy dni jeździłem ale po i tak najlepszy jest wieczny huragan w Wiedźminie. Byłem u starych znajomych. Badałem na stroje, no, pytałem o wieści. Sobie, nie? Jest kascenka jakakolwiek, bo to się dzieje tylko w kascenkach. Wszystkim włosy, tak wiesz, jakby jebitny huragan dojdzie. Pamiętam na początku tego, jak z Wesemirem idzie do tej pierwszej wiołki, gdzieś tam... Nie zgadnę, obudził się i przyszedł. Nie tak się umawialiśmy. Skąd wie o naszym spotkaniu? Też chętnie się dowiem. Geralt? Nieważne. Mam swoje sposoby. Ważne, bo skoro ty wiesz, mogą wiedzieć też inni.
Podsłuchałem rozmowę świszczącej Zosi z jednym z panów. Jak śmiesz, odmieńcze? Mam małżonkę! To już nieważne! Rosz, wracamy do Chorągwi. Pomożemy królowi w walce. To koniec konspiracji. Idziemy, panowie. Wygląda na zdziwionego. Jak to się stało, że kierujesz spiskiem w obozie Kedwy? To długa historia. Plan opracowaliśmy z Foltestem 3 lata temu. Niedługo po tym, jak Henselt spalił Sabrinę i Detmold został doradcą. Okej. Po przegranej kampanii nastroje były raczej nieciekawe. Wykorzystaliśmy sytuację. Podkupiłem ich i ukierunkowałem politycznie. W zamian przekazywali mi informacje. Co chcieliście osiągnąć? Nie dopuścić do sojuszu z Czarnymi. Ograniczyć wpływ Detmolda na Henselta i siać ferment. Nie było cię 3 dni. Byłeś już w obozie? Wiesz, co się tam dzieje? Nie byłem, ale słyszałem wieści od tych zdrajców. Kogo aresztowali? Jaskier wspominał o Breitfeldzie, Kirimie z Painlor i... Niedobrze. Kirim był w spisku od samego początku, zna mnie. Może jeszcze go nie przesłuchali. Do obozu. Szybko. Trzeba ostrzec Wes i resztę. Wiesz, ta gra nie była nigdy jakoś... Pierwsze dwie części nie mamy czasu. Nie były specjalnie dobrze zoptymalizowane. Wiecznie były jakieś problemy właśnie z crashami albo... w chuj długimi load screenami w jedynce, bo w jedynce z każdym razem jak przechodziłeś przez drzwi. To miałeś load. Tak. Dopiero w Wiedźminie Trójce, jak zrezygnowali w ogóle z jakichkolwiek load screenów, bo ile się nie przenosisz między tak jakby ale to krajem. Ale jedynka jest na przykład w ogóle robiona na innym silniku niż gry, które były w tym czasie robione. Inne. No oni mają w ogóle swój własny silnik. Znaczy ja właśnie ostatnio słuchałem, ale w sensie, nie wiem, co to było. Do każdej gry mają osobny silnik. No tak. No. Co ty odpierdalasz? Czemu on zrobił tak? Nie wiem, tak właśnie te NPC-ki biegają. Nosisz miecz na plecach jak Wiedźmin, ciekawe. Taka moda. Myślałem, że... Ło, ściany! Myślałem, że reszta ludzi uważa to za mało konwencjonalne. Zwłaszcza, że w Wiedźminie Trójce idzie się nieźle nasłuchać takich, wiesz, przechodzisz obok gdzieś strażników albo kogoś nie, co, wiesz, i komentują, mieczy na plecach, coś tam, leble, to. Ja wolę topór, solidny, twóreczny topór, coś tam. No, tych tekstów nareszcie się pojawiłeś! Czemu on wyciągnął? The fuck? No nie wiem, gdzie mi się napierdalać, no. Dzień dobry. Gdzieś tam zarżnąłem dwóch jakichś chorych. No, widzisz, nie kończąc się kombo, idealnie. Gdzie się wszyscy podzieli? Zostali zaproszeni na ucztę. Jakie ty... Skąd wiesz? Widziałem, jak przybył posłaniec od Detmolda. Co to za właśnie? Czy była to ujebana, czy tak właśnie? Z jakiego spisku i z tej okazji? No. To skurwysyn. Gdzie ta uczta? W kantynie obozowej. Ale tam teraz pusto. Wszyscy poszli na Wergen. Szybko! Wyobraź sobie tą scenę, jakby to robili Azjaci. Patrz. Ja nic nie tykam. Geralt ma pierdolca. Matko Boska, takie rzeczy moim zdaniem już w grach nie powinny w ogóle się dać. A to jest wersja rozszerzona. To jest masakra. Ja, dobra, ja od dziś nie gram przez 5 lat w gry, wrócę za 5 lat do gier i zobaczymy, czy coś się zmieni. Będzie to samo. Pewnie nic. Tylko będą fajniejsze tekstury będą, bo kompy będą mogły więcej uciągnąć i tyle. To najpierw będziesz musiał mieć kompa, który to będzie w stanie uciągnąć. Etam. To jest sprawa, etam, tak. To jest sprawa drugorzędna. Przełaź przez te drzwi, bo też chcę przejść. Aha, to jest też fajne, nie? On wchodzi i ty musisz przejść drugi, bo tutaj jest inna lokacja. Patrz, on nie ma twarzy, widzisz to? Będą umierać tak jakby sama, prześwituje mu tak jakby sama zbroja tam stała. Nie widać żadnej skóry pod tym siłnicą. Patrz, o teraz. Nie, Kirimi.
Ugni! Tam się typa gdzieś z boku. Mały Miko, widzisz to? Właśnie patrzę na tej nazwy. Działaś dziwnie, robi w głowie. Bartel. Bo przynajmniej każdy ma swoje imię, a nie? Tak. Żołnierz. Żołnierz, żołnierz. I tyle. No, mamy tam biegnąć, dobra. Prowadź rosz. Ja nie będę biec. Kurwanie, zrobię bardziej efektywne. Ja po kałużach, po wszystkim, głównie po tym sztoku. Zabiję kurwich synów. Wszystkich. Wes przeżyła oczywiście. O, to ona. Inaczej ubrana. Tak samo. Ona jest tak samo ubrana. Nie miała takiego niebieskiego, miała taki bardziej no, inny. Tak, ona nawet w trójce jest tak samo ubrana. Serio? Aż tak nie pamiętam? Tak. Edmund zaprosił wszystkich na ucztę. Może, że z tego pierwszego aktu. Jest nam wdzięczny za pomoc w wykryciu spisku, że ma dla nas pieczonego prosieka i dwie beczki wina. Powiedział, że Vernon właśnie wrócił z niebieską ubranie, bo są osobiście bierze od króla nagrodę. Ja mam przy tym być. Chłopcy poszli do kantyny, a ja do królewskiego namiotu. U króla nie było rosza. Detmold skakał jak małpa i wrzeszczał, że wszystkich powieszą. Że to kara za flotsam i spiskowanie. Co oni ci zrobili? Trzeba wychodzić. Wyśmieli moje prośby i błagania. I pozwolili odejść. Wasza wysokość, proszę, cofnij rozkazy. To zwykli żołnierze. Robili, co im kazano. Nie zasługują na śmierć. Błagam, panie, okaż litość. To ludzie honoru zasługują na lepszy los. Honoru? A gdzie był wasz honor, gdy... Detmold, zostaw nas. Wasza wysokość? Co dziwka może wiedzieć o honorze? Jesteś tylko małą, głupią kurewką i tak zostaniesz potraktowana. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć któregoś z nich, będziesz grzeczna. Ach ci królowie, wszyscy tacy sami. Nie idźcie tam, proszę, woda sodowa uderza do góry. Detmold tak, tylko czeka, żebyś poszedł inny, się mścić. To znaczy, że umarł szybko, to się doczeka. Nie rozumiesz. Powiesili chłopców, żeby cię sprowokować. Szybko, nie było ci tylko o nich bitwę do wygrania. Nie wiedział, nie umarł szybko sam siebie. Nie był taki, jak powinien być. Pójdziemy i zabijemy każdego kedweńczyka, który stanie nam na drodze. To samobójstwo. Chędo żyć to. Mój kraj się rozpada. Moi przyjaciele zostali bestialsko zamordowani. Chcę krwi. Ja też. Nie masz pojęcia, jak bardzo wciąż czuję smród tej świni na całym ciele. Ale wytrzymam, bo inaczej oni zwyciężą. Jeśli rzucisz się samotnie na całą armię, popłynie twoja krew. Tylko twoja. Wes ma rację. Ochłoń rosz. Co proponujecie? Spróbujemy przedostać się do Vergen przez wąwozy. Znam tajne przejście do miasta. Wykorzystamy zamieszanie bitewne, znajdziemy Shile, dorwiemy królobójcę. I zabijemy tylu kedweńczyków, ilu się da. Dasz radę, Wes? Wes zostaje. Nie chcę jej więcej narażać. Poza tym ktoś musi przedostać się na Percivala i odpłynąć w bezpieczne miejsce. Percival. Tak, żebyśmy mogli stąd uciec. Na statku zostało dwóch marynarzy na warcie. Będziemy na was czekać w zakolu rzeki za obozem. Okej. Musimy iść przez wąwozy. Dobrze wiedzieć. Kurwa, kurwa. Wes kłamie. Nowy poziom, jej. Bohater. Jeden talent. Większy dystans w trakcie uniku. Albo szybkość generowania wigoru, czyli częściej będziemy mogli używać czary. Tak.
Nic. Okej, ludzie, a co już było na tyle w tym odcinku? Potem Detmolda. Następnym razem spotkamy się. Co radzisz? Radziłbym ci się zadać. Gdzie będziemy próbowali przedostać się do Bergen przez leśne wąwozy. Dzięki za uwagę. Żegnamy się tym ponurym widokiem wiszących wszędzie ludzi. Jeszcze nie ma.